Cześć moi drodzy, dzisiaj moim Państwa gościem jest Filip Bątkowski. Cześć Filip. Cześć, witam wszystkich. No przede wszystkim spotkaliśmy się tutaj porozmawiać troszeczkę o drugiej odsłonie gali Armia Fight Night. Czego możemy się spodziewać po tym wydarzeniu? No mam nadzieję, że mocnych nokautów i spektakularnych poddań. No, tego chciałbym, żebyśmy się wszyscy spodziewali, bo jednak to jest najważniejsze w każdej gali. No wiadomo, będzie kilka ciekawych pojedynków, kilka ciekawych zestawień, które mam nadzieję, że zainteresują kibiców. No i będą czekali na ich rozstrzygnięcie. Druga edycja, drodzy Państwo, 7 kwietnia w Łomży. Dlaczego Łomży? Czy tutaj nałożyło się kilka sprzyjających okoliczności. Przede wszystkim miasto, które udzieliło nam wsparcia. To jest ważne, jeżeli organizuje się drugą galę, żeby ktoś ci tam po prostu w tym w jakiś sposób pomógł. Tutaj mieliśmy świetne warunki promocyjne. Poza tym jest tam dużo zawodników, dobrych zawodników, którzy warci są zaprezentowania szerszej publiczności po prostu. Są to zawodnicy z Ełku, z Białegostoku i z samej Łomży, więc to też było sprzyjające, żeby zrobić tam galę. No i padła decyzja, tak? Jest wsparcie miasta, są dobrzy zawodnicy, z których można fajnie pozostawiać, zróbmy tą galę po prostu. Filip, kogo zobaczymy na tej gali i które pojedynki Twoim zdaniem mogą być najbardziej ekscytujące? No, mamy zestawienie Dominika Chmiela z Mateuszem Zawadzkim. To sam jestem ciekaw tego pojedynku, po prostu tak. Oni się zmierzyli na Mistrzostwach Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie niedawno. Tam wygrał Zawadzki na punkty, ale tam są zupełnie inne warunki. Dozwolone techniki są ograniczone, tak. Są ochraniacze przede wszystkim w ogóle i tam są rundy chyba. Trzy rundy dwuminutowe, no to jest znaczna różnica bić się 3 razy 5 minut, tutaj inne warunki wchodzą w grę. No jestem ciekaw, jak to zestawienie wyjdzie teraz, kiedy zdejmą kaski i zawalczą pełen dystans. To naprawdę fajna walka, tym bardziej, że Mateusz Zawadzki też wraca po 2 latach. Fajne pojedynki robił, naprawdę jako młody chłopak zaczął walczyć, bo chyba z 20 lat to już tam trafił do KSW czy coś takiego. Później przegrał z Gamrotem jeszcze jedną walkę po drodze przegrał, a teraz wraca po 2 latach. No wszyscy są ciekawi, w jakiej jest na pewno formie. A Dominik Chmiel walczy regularnie, dobre jiu-jitsu, no ciekawe zestawienie na pewno, tak? Mamy jeszcze z takich ciekawych rzeczy, na pewno Adama Biegańskiego. No chłopak 4-0, wszystko skończone przed czasem. Ja sam z nim byłem na Mistrzostwach Świata i tak patrzyłem na niego, mówię, no z tego gościa coś może być, tak? Więc fajnie, na fali zwycięstwa, bo 2 tygodnie temu wygrał swoją czwartą walkę zawodową, a przyjeżdża do niego mocny Słowak, który ma 1,90 m wzrostu, jest bardziej doświadczony, jest byłym pływakiem na poziomie europejskim tak naprawdę, więc na pewno mocno przygotowany tlenowo, on po prostu jest w stanie się bić 3 razy 5 minut na takim samym tempie. No wydaje mi się dla Adama największe wyzwanie w karierze. Kurczę, no już jest trochę tych pojedynków. Paulina Raszewska rewanż. No odbudowanie po porażce tak naprawdę, no jakaś walka po porażce. Będzie chciała na pewno udowodnić, że potrafi walczyć w MMA. Więc też na pewno fajne zestawienie. Walczy z dziewczyną o takim samym rekordzie jak ona, 0-1. Także to jest ten sam poziom doświadczenia. Tamta przegrała tylko z Kaśką Biegajło, która, no wiadomo, Kaśka Biegajło też no, 3-0. Moim zdaniem jedna z lepszych zawodniczek, znaczy najlepiej zapowiadających się zawodniczek w Polsce w tej kategorii wagowej. No to że przegrała z taką dziewczyną, niewiele nam mówi w ogóle o przeciwniczce Pauliny, wiesz, tak jakby no nie wiadomo, co się po niej spodziewać. Tak samo kibice nie wiedzą do końca, czego się spodziewać po Paulinie, bo ostatnio walka skończyła się za szybko, po prostu szybko i nikomu nie pokazała, co tak naprawdę jest wytrenowane, więc to też ciekawe zestawienie w tej karcie na pewno. Jest trochę tych zestawień naprawdę fajnych, jeszcze brat Zawadzkiego, Tomasz Zawadzki, no myślę, że będzie w Łomży naprawdę na co popatrzeć. Powiedz Filip, Armia Fight Night, Armia, czyli słowo, które sugeruje, że w jakiś sposób współpracujecie z Wojskiem Polskim, czy ma to związek z żołnierzami. Skąd w ogóle pomysł na taką nazwę, na taką formułę, na konfrontowanie żołnierzy? I czy to jest duży rynek, czy to jest mały rynek? Jak to wygląda?
Dobre pytanie, to dobre pytanie. Kurze, zimno się zrobiło, co? Przyszliśmy, niby słoneczko świeciło, już jest zimno. Słuchaj, Armia Fight, skąd jest koncepcja? Z wojska po prostu, tak? Bo ja w wojsku, do wojska poszedłem jako 16-latek, tam poszedłem do liceum lotniczego i później do szkoły oficerskiej. Założyłem tam taki pierwszy klub sportu walki w ogóle w tej jednostce. No bo nie było jakoś za bardzo sekcji ani judo, ani zapasów, więc jakby założyłem taki klub MMA. I tam zrobiłem pierwszą galę. Wiesz, później się okazało, że przyjeżdżają do nas żołnierze z całej Polski, u nas trenują, jak są na kursach, i że tych żołnierzy jest sporo w wojsku, którzy walczą. Zaczęliśmy jakoś współpracować z tymi wszystkimi ludźmi. Wiesz, Dominik Chmiel jest żołnierzem, Mateusz Zawadzki są żołnierzami. Wiesz, o co chodzi. To jest jakby, widzisz, mamy zawodowych żołnierzy, którzy są zawodowcami również w MMA, więc fajna rzecz. I tak pomyślałem, no kurczę, no zróbmy jakąś taką galę, połączmy to wszystko w jedną całość. W jednym czasie zaczęły się odbywać w ogóle mistrzostwa Wojska Polskiego w MMA we Wrocławiu i tam zaczynaliśmy startować. I pomyślałem, że warto to jest naprawdę przenieść na znaczy wnieść to, że tak powiem, na salon MMA w ogóle, taki produkt sportowy i wprowadzić to do obiegu, że tak powiem, no, ten produkt. Także zrobiliśmy pierwszą galę w Dęblinie, później drugą w Sielcach, no i teraz trzecia edycja w Łomży. Ta pierwsza nawet się jeszcze nie nazwała Armia Fight, bo jeszcze zapytałeś, skąd w ogóle pomysł na nazwę. No, jakoś wymyśliłem po prostu któregoś wieczoru spontanicznie, tak, Armia Fight Night. No i tak już zostało. No i mamy trzecią galę, mam nadzieję, że będziemy mieć czwartą, piątą, szóstą, siódmą, może trzydziestą, wiesz, i że będziemy też konfrontować żołnierzy Wojska Polskiego na przykład z żołnierzami innych państw, wiesz, to by było fajne, nie? Zobaczylibyśmy, że tak powiem, Amerykanie jak trenują, a byłem tam na mistrzostwach świata, to wiem, że nawet kilku zawodników UFC chodzi tam w mundurze, więc naprawdę potencjał jest duży i wydaje mi się, że rynek na to będzie. Czyli nie ma problemów jakby z wyborem, z kontraktowaniem zawodników, nie musicie jakoś specjalnie ich szukać do gali, tylko praktycznie możecie przebierać, tak? Po części tak, znaczy wiesz, nie zrobimy całej karty walk na pewno z samych żołnierzy, no bo no nie zestawisz tak tych wszystkich zawodników, żeby w jednym czasie byli w treningu, nie mieli poligonów, jakichś obowiązków służbowych i tak dalej, więc to na pewno całej karty walk się z żołnierzy nie zrobi, ale połowę zrobi się na pewno. I można tak naprawdę wybierać, tak? Można wybierać tych zawodników. No mówię, akurat u nas są ci najlepsi z najlepszych po prostu, którzy na przykład, nie wiem, Tomek Zawadzki, 4 razy z rzędu mistrz Wojska Polskiego, tak? No i nie ma sobie równych, tak? No to takich chcemy pozyskiwać, takich szukamy w wojsku. U nas chyba najbardziej znanym żołnierzem jest Piotr Halman mimo wszystko. Był gościem u was na gali w Dęblinie bodajże. Tak. Były jakieś pomysły na zakontraktowanie Piotrka? Właśnie pisałem do niego ostatnio, czy przyjedzie na galę, ale on walczy chyba w maju w ogóle na Narodowym, tak? No, więc tak jakby jest w treningu i nie wiadomo, czy wpadnie. No, chciałem z nim pogadać, bo nie widzieliśmy się od tamtej gali tak naprawdę, czyli od 2 lat. No sam jestem ciekaw teraz jego pojedynku. Jak najbardziej chciałbym, żeby zawalczył dla nas, wiesz, no pewnie, że tak. No, zresztą był oficer Wojska Polskiego. On to robił, kiedy to się dopiero zaczynało w wojsku. Jego współpraca na płaszczyźnie wojskowej się zakończyła z armią, bo on już zdjął mundur. No a teraz walczy, ale jednak jest z tym kojarzony, tak? Bo jeszcze jako marynarz, pamiętam, jeździł na UFC i tam no, wygrywał, przegrywał, tak? Jak to kariera Piotrka, no ale zawsze się bił, no nie? Więc fajny zawodnik w ogóle, bitny, no chętnie bym go widział u siebie w karcie, na pewno. A jak wygląda w ogóle, Filip, sytuacja w Wojsku Polskim, jeśli chodzi o MMA? Czy macie jakieś oficjalne wsparcie, czy są jakieś oficjalne zawody, czy jednak te walki żołnierzy bywają się w innych formułach? No to jest to, co ci powiedziałem. Mistrzostwo Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie, tak to się nazywa, ale no ta walka w bliskim kontakcie to jest MMA przy dozwolonym zakresie, przy ograniczonym zakresie dozwolonych technik i w kaskach, tak, i ten inny dystans rundowy. No tak to wygląda, tak to się nazywa. I stąd, że tak powiem, no u nas jest po prostu, tym się to różni, że u nas jest pełne MMA, tak? No bo z tego, co wiem, to w Stanach chyba jest Liga Marines, która jest bardziej przybliżona do MMA chyba niż do polskiej formuły walk. Natomiast chciałem zapytać jeszcze, Filip, o kolejne gale. Mamy teraz Łomże, czy macie w planach jakąś kolejną edycję, czy macie wstępną lokalizację, gdzie ewentualnie, kiedy byście chcieli zrobić taką galę? Taką galę na pewno zrobimy w tym roku jeszcze 2 razy, to na pewno. Nie wiem, czy szarpniemy się, że tak powiem, na 3, bo to jednak kosztuje sporo czasu i wysiłku, ale jak widzisz, też jestem tydzień przed galą, to już no jest ciężko, szczególnie, że nas na razie tą galę robi 3 tak naprawdę, co nie?
Także to jest duży wysiłek organizacyjny, i, no ale ten team teraz rozbudowujemy na kolejną galę na pewno, o kolejne 3 osoby i zobaczymy pewnie jeszcze o kolejne, więc jak się to tak wszystko fajnie zepnie, to może uda się zrobić nawet 3 gale wtedy. Jedną chcemy zrobić dużą, taką na koniec roku, na 4000 ludzi na pewno, i to będzie taki nasz najważniejszy punkt w kalendarzu tego roku i na tych się będziemy skupiali. To będzie gala tak jakby z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, więc chcemy tam pokazać jak największą właśnie ilość żołnierzy w karcie walk i może jakichś żołnierzy zagranicznych. No takie są plany, na razie wszystkiego nie będę zdradzał, bo jest przed nami gala w tym dniu już w Łomży i na nią na razie zapraszam, a to co będzie dalej to zobaczymy. No ja również zapraszam Was wszystkich serdecznie na galę w Łomży. Filip, dziękuję serdecznie za wywiad i do zobaczenia w Łomży. Dzięki, do zobaczenia, dzięki.